Dziękuję bardzo. Drodzy, szanowne druhny, drodzy duchowie, zaproszeni goście. Szalenie trudno było przedstawić historię 20 minut 35 lat pożarnictwa na terenie powiatu zamojskiego, ale postaram się, żeby to nie było nudne i w miarę ciekawe. W wyniku rozbiorów od 1772 roku powstało Królestwo Polskie. Państwo utworzone decyzją Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, połączone z Cesarstwem Rosyjskim do 1918. W zaborze rosyjskim, w odróżnieniu od zaborów austriackiego i pruskiego, sprawy ochrony przeciwpożarowej nie były uregulowane przepisami prawnymi. W Królestwie Polskim nie wprowadzono przepisów wyższego rzędu sankcjonujących prawną działalność straży ogniowych. Ruch strażacki na ziemiach polskich wynikał z polityki rusyfikacyjnej. Wszelka działalność publiczna odbywała się wyłącznie za przyzwoleniem cara. W 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, wycofano z użycia odrębny herb królestwa. Językiem urzędowym stał się język rosyjski. Rząd rosyjski odnosił się wrogo do każdej organizacji społecznej, zwłaszcza do ochotniczych straży ogniowych, podejrzewając ukryte cele polityczne w każdym przejawie życia społecznego, zwłaszcza po siłą stłumionym powstaniu styczniowym w 1863 roku. Mimo wrogiej postawy władz zaborczych wobec polskich stowarzyszeń pożarniczych, życie wymusiło na zaborcach rozwiązanie kwestii organizacji ochrony przeciwpożarowej. Wobec olbrzymich strat ponoszonych w wyniku pożarów i wypłat dużych odszkodowań, wówczas straże ogniowe stały się koniecznością. W żadnym kraju Europy straże ogniowe nie rozwinęły tak bogatych działań przeciwpożarowych jak na ziemiach Królestwa Polskiego. U podstaw tej działalności leżało dążenie do przeciwstawiania się rusyfikacji przez uświadomienie narodowe i budzenie patriotyzmu. Pierwszą straż ogniową w Królestwie Polskim zorganizowano w Kaliszu w 1863 roku, wzorując się na strażach niemieckich. Straż ta nie posiadała statutu, lecz działała na podstawie instrukcji zatwierdzonej przez naczelnika wojennego guberni kaliskiej. Wzorcowy statut dla Towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim został zatwierdzony 3 lipca 1877 roku przez warszawskiego generał-gubernatora. Wzorcowy statut znowelizowano 11 lutego 1882 roku. Dokonane zmiany w statucie straży ogniowych miały doprowadzić do większego podporządkowania władzom policyjno-administracyjnym oraz ograniczenia swobody wybieralności na stanowiska funkcyjne, za które odpowiedzialny był gubernator. Z ważniejszych zmian wprowadzających było: gubernator uzyskał prawo zatwierdzania członków zarządu spośród dwóch kandydatów wskazanych. Czynni członkowie straży uzyskali prawo noszenia umundurowania wyłącznie podczas prowadzenia akcji gaśniczych i zajęć ćwiczebnych. Strażom zakazano organizowania zebrań, imprez i działań zbiorowych bez zezwolenia naczelnika guberni. Zakazano upodabniania ich jednostek do organizacji paramilitarnych oraz organizowania ćwiczeń typu wojskowego. Również strażom zezwolono wyłącznie na organizowanie zajęć z praktycznych nauk ratownictwa podczas pożarów i innych klęsk żywiołowych. Zakazano również noszenia oznak szczególnych i korporacyjnych. Przykładem działań ograniczających swobodę było Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Zamościu, gdzie straż powstała 30 czerwca 1882 roku, czyli w chwili największego ucisku prześladowania polskości i katolicyzmu na ziemiach polskich. Pierwszym prezesem, założycielem Straży Ogniowej był zamojski aptekarz Karol Kłosowski, zaś pierwszym komendantem był Słemieński. Duże zasługi przy jej powstaniu położył architekt miasta Zamościa Władysław Siemicki. W Królestwie Polskim w 1882 roku istniało 56 ochotniczych straży ogniowych. Ówcześni duchowie przekonali się jednak, że rozwój ten postępował zbyt szybko, a nieukrywany patriotyzm zaszkodził rozwojowi tej organizacji poprzez zbytnie zainteresowanie się strażą zaborcy. Rozwojowi straży przeszkodziły władze rosyjskie, które prowadziły rosyjskie rozkazy i rosyjski regulamin. Stało się to przyczyną upadku świetnie zapowiadającej się drużyny strażackiej. Rezultatem tego zainteresowania była wizyta w Zamościu w 1883 roku generał gubernatora warszawskiego Józefa Włodzimierowicza Kurko.
który dokonał przeglądu straży i sprawności bojowej, po dokonaniu inspekcji pochwalił, ale potem zabronił używania języka polskiego w komendzie, na zbiórkach i podczas śpiewania. Reakcja rosyjska wprowadziła z rozkazu władz gubernialnych do zamojskiej straży rosyjską komendę, co spowodowało wystąpienie z jej szeregu wielu członków i straż rozpadła się całkowicie. Ponieważ istnienie straży było koniecznością dla bezpieczeństwa miasta, władze rosyjskie zorganizowały załogę zamojskiej straży na jedną ze służby miejskiej. Generał gubernator Hurko znany był w historiografii jako jeden z najstroższych, zaciekłych zwolenników rusyfikacji w całym ówczesnym kraju nadwiślańskim. W 1892 roku utworzono Rosyjskie Towarzystwo Pożarnicze, które nie przejawiało inicjatywy w tworzeniu straży, ani też nie udzielało pomocy istniejącym strażom. W roku 1898 opracowano statut Towarzystwa Ochotniczego Straży Ogniowych Królestwa Polskiego, który został skonstruowany na podstawie statutu dla Straży Ogniowych Cesarstwa Rosyjskiego. Minister Spraw Wewnętrznych w grudniu zatwierdził ustawę normalną Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, zgodnie z którą straże ochotnicze mogły być tworzone nie tylko w miastach, ale i w osadach. W latach tych wielu zamojskich członków odsunęło się od współudziału w stowarzyszeniu, pozostała mała liczba druhów bez kierownictwa i zapału, stanowiła fikcyjną organizację, zasilaną załogą płatną, rekrutującą się z ludzi ubogich i służby miejskiej. Stan taki trwał do 1915 roku. W 1903 roku powstała druga straż ogniowa na Zamojszczyźnie w Mieliszu. Niewielkie ożywienie straży powiatu zamojskiego nastąpiło po 1905 roku. Powstała Ochotnicza Straż Ogniowa w Szczebrzeszynie. W 1905 roku rząd rosyjski zgodził się z Zamościu na powołanie w mieście Ochotniczej Straży Zawodowej jako zawodowy oddział strażacki wzorowany na chełmskim. Zakupiony tabor stacjonował w dawnej stajni kozackiej przy Bramie Lwowskiej Nowej. Wśród działaczy strażackich pojawiła się myśl zorganizowania Związku Ochotniczych Straży Ogniowych dla Ziem Królestwa Polskiego, który podjąłby się obowiązków koordynatora poczynań na polu walki z pożarami. W 1905 roku na ziemiach polskich rozpoczęły się masowe strajki i wystąpienia robotników. Całą okresówkę ogarnął strajk szkolny i z domaganiem się przywrócenia języka polskiego. Urzędnicy zaś domagali się przywrócenia języka polskiego jako języka urzędowego. W 1906 roku w Zwierzyńcu rozpoczął pracę jako dyrektor inżynier Józef Kuliszkowski w Fabryce Wyrobów Drzewnych Ordynacji Zamojskich. Tam również rozpoczął działania, by zorganizować straż ogniową złożoną z urzędników i robotników, która wyróżniała się w powiecie zamojskim. Przed przyjazdem do Zwierzyńca pracował w firmie strażackiej Ignis. Dzięki niej zwiedził kilka jednostek straży w Niemczech i Austrii, a w znanych fabrykach pożarniczych Magirusa, Knausta i Brauna zapoznał się z produkcją samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego. Dzięki nowym doświadczeniom po powrocie do kraju Tuliszkowski zorganizował w firmie Ignis dział pożarniczy z warsztatami, by zaoferować strażom ogniowym dobry, sprawny i lekki sprzęt pożarniczy. Produkowane w firmie Ignis stacjonarne sikawki strażackie były niepraktyczne w użyciu i transporcie, zostały przez niego unowocześnione. W roku 1906 współorganizował również straż ogniową we Frampolu, wówczas powiat zamojski, i w Goraju w 1907 roku oraz uczestniczył w tworzeniu ochrony przeciwpożarowej w pałacu w Klemensowie. W latach 1906-1910 inżynier Józef Tuliszkowski dużo czasu poświęcał sprawom szkoleniowym, głównie szkoleniom załogi. W związku z zakazem używania języka polskiego inżynier Tuliszkowski opracował także sygnalizację gestową do komunikowania się podczas akcji gaśniczych. W okresie tym rozpoczął pracę nad pionierskim podręcznikiem dla strażaków pod tytułem Walka z pożarami, poruszającymi tematykę zapobiegania i gaszenia pożarów. Książka została ukończona w 1909 roku. Kontynuował również pracę nad polepszaniem narzędzi pożarniczych. Między innymi została ulepszona sikawka przenośna przez połączenie zaworów, zastosowanie ruchomego zwijadła, ulepszono składaną tarczę azbestową i pierwszy wóz pogotowia. Utworzenie Związku Ochotniczych Straży Ogniowych w jedną zespolną organizację było potrzebą odczuwaną przez wiele lat. Propozycją władzy w Królestwie Polskim było tworzenie oddziału Wszechrosyjskiego Cesarstwa Towarzystwa Pożarniczego. W związku z taką sytuacją przez długi czas myśl o powstaniu i działalności Związku Straży Pożarnych była niemożliwa. W obawie przed oderwaniem kraju prywistańskiego od Rosji utworzono gubernię chełmską z siedzibą w Chełmie. Nastąpiło to 6 lipca 1912 roku. Powołanie gubernii miało na celu rusyfikację Podlasia i Chełmszczyzny oraz utratę gwarancji odrębności i jedności terytorialnej Królestwa Polskiego.
Gubernia została utworzona z części Gubernii Siedleckiej i Lubelskiej. Obszar gubernii wydzielono został jako ziemie cennie ruskie. Większość gmin z powiatu zamojskiego wcielono do gubernii chełmskiej. Jednak władze rosyjskie nie zdążyły dokończyć reorganizacji terytorialnej powiatów, których granice zostały zmienione. Po wybuchu I wojny światowej rząd rosyjski ustawą z dnia 30 marca 1915 roku ogłosił wydzielenie gubernii chełmskiej z Królestwa Polskiego i wyłączenie jej do Generalgubernatorstwa Kijowskiego. Wówczas grono polskich działaczy z Bolesławem Chomiczem na czele w kwietniu 1915 roku namówiło ówczesne władze rosyjskie, aby wyraziły zgodę na zatwierdzenie ustawy Towarzystwa Świętego Floriana w Królestwie Polskim, zezwalającej na zatwierdzenie statutu. Działania wojenne wstrzymały dalsze prace nad wypracowaniem odpowiednich przepisów. W lipcu 1915 roku, 4 miesiące po zatwierdzeniu ustawy Towarzystwa Świętego Floriana, nastąpił odwrót wojsk rosyjskich z terenu Królestwa Polskiego na rzecz Niemiec i Austro-Węgier. Królestwo Kongresowe oraz znaczna część dawnej I Rzeczypospolitej znalazły się we władaniu Niemiec i Austro-Węgier. Dla Polaków na Zamojszczyźnie nastała nowa okupacja. Władze zaborcze wobec społeczeństwa polskiego podeszły bardziej liberalnie. Działacze strażacy podjęli się nowo zespolenia istniejących straży ogniowych. Okupowane terytorium Królestwa Polskiego podzielono na dwie strefy, niemiecką i austriacką. Gubernia Lubelska w granicach sprzed 1912 roku, w tym powiat zamojski, okupowany był przez Austriaków. 4 września 1915 roku utworzono dla powiatu zamojskiego komendę obwodową z siedzibą w Zamościu. Komendantem obwodu namianowany został pułkownik Julian Fischer. Od dnia 1 listopada 1915 roku austriackie władze okupacyjne wprowadziły zakaz używania języka rosyjskiego, cyrylicy w szkołach, urzędach i życiu publicznym na obszarze okupowanym przez wojska węgierskie, austro-węgierskie. Obydwie strefy okupacyjne znosiły rosyjski podział na gubernie, zaś adoptowały podziały na powiaty, nazywając je początkowo obwodami. Austriacy unieważnili wszelkie zmiany podziału administracyjnego spowodowane utworzeniem w roku 1912 gubernii chełmskiej. W celu zapobiegania częstym pożarom w obwodzie zamojskim władze powołano policję ogniową, która stała się na straży przestrzegania ustanowionych przepisów przeciwpożarowych, z których najważniejszym było zaopatrzenie budynków w drabinę, wiadro i posad. Za nieprzestrzeganie przepisów groziły kary grzywny lub aresztu, grzywna do 20 koron lub kara aresztu do 2 dni. Dla miast wydano rozporządzenie o zakontraktowaniu jednego kominiarza, który miałby obowiązek raz na kwartał wyczyścić i zrewidować komin. Miasta powyżej 200 domów powinny posiadać odpowiednią sikawkę i 4 beczkowozy. W związku z masowymi pożarami domów i gospodarstw w powiecie zamojskim policja ogniowa wezwała wszystkie magistraty miast i urzędy gmin do rewizji obowiązujących przepisów ogniowych, to jest posiadanie rekwizytów do gaszenia ognia, 1 posag, 1 wiadro i 1 drabina na 3 domy. Z funduszu kar pozyskanych z grzywien przez komendę obwodową w 1916 roku przekazano na cele zakupu przyborów pożarniczych dla miasta Zamościa, Szczebrzeszyna, gmin Krasnobród, Frampol, Goraj, Łabunie i Zwierzyniec. 24 maja 1916 roku zaczęła działać Zamojska Agencja Przymusowego Wzajemnego Ubezpieczenia od Ognia Budowli w Królestwie Polskim. W październiku 1917 roku w Zamościu zostały wprowadzone przepisy w sprawie znoszenia budowli. Wszelkie budowy i przebudowy domów mieszkalnych, składów, fabryk, szkół i tym podobnych mogły być dokonywane tylko na zasadzie zatwierdzonych planów przez Komisję Budowlaną. Krycie budowli słomą w mieście Zamościu było surowo zabronione. Nowo wznoszone budynki z materiałów łatwopalnych musiały być odsunięte od istniejących budynków na 9 łokci i kryte materiałem ogniotrwałym, a od budynków sąsiadów na 18 łokci. Kominy powinny być wznoszone na wysokość 1 łokcia powyżej kalenicy dachu. Powiat zamojski pod względem administracyjnym podzielony był na 2 miasta, Zamość i Szczebrzeszyn oraz 14 gmin wiejskich. Skiewieszów, Krasnobród, Stary Zamość, Nowa Osada, Wysokie, Nielicz, Mokre, Sułów, Radecznica, Gora i Tereszpol, Zwierzyniec, Suchowola i Łabunie. Władze okupacji austriackiej w 1916 roku zarządziły zorganizowanie Zamojskiej Straży Ogniowej, które działało już bez żadnych przeszkód. Po ucieczce Moskali z Zamościa w 1916 roku straż została reaktywowana, była przez wybranego na prezesa Tadeusza Przyłuskiego. Wtedy to baczną uwagę zwrócono na zorganizowanie na nowo Straży Ogniowej. W 1917 roku prezesem został magister
Zdzisław Kłosowski. Zaś od 24 marca 1918 roku został prezesem Józef Lesiewski. Funkcję komendanta od 1916 roku pełnił Jan Badzian. Straż Zamojska zaczęła funkcjonować prawidłowo i była potrzebna niejednokrotnie miastu i mieszkańcom. W zaborze rosyjskim ważną rolę odegrała Instytucja Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia, która wspomagała działalność straży, szczególnie w okresie prezesury Bolesława Chomicza. Pokrywała ona straty poniesione przez poszkodowanych podczas pożarów i nagradzała osoby, które szybko dostarczały sikawki na teren akcji gaśniczych. Dzięki Instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia, na której czele stał Bolesław Chomicz, we wrześniu 1916 roku odbyły się pierwszy ogólnokrajowy zjazd Straży Ogniowych, który powołał do życia Związek Floriański na podstawie ustawy Towarzystwa Świętego Floriana, którego prezesem został Bolesław Chomicz. Związek Floriański przystąpił do opracowania jednolitego statutu i uniformu strażackiego, a w roku 1917 podjęto uchwałę o zorganizowaniu spódnicy strażackiej, która zaopatrywałaby straże w narzędzia i przyrządy pożarnicze. W roku tym do związku należało 169 straży, a w roku 18 1450. Zmorą wówczas były pożary masowe, które trawiły jednorazowo więcej niż 25 nieruchomości. Bolesław Chomicz przyczynił się do zapoczątkowania w samorządach w ramach własnych dochodów zakładanie, utrzymywanie straży ogniowych, co przyczyniło się do samoorganizacji społeczeństwa. Zainteresowanie powstaniem Związku Floriańskiego skłoniło zarząd do rozszerzania swojej działalności i przyjęcia w poczet członków część Królestwa Polskiego, która znajdowała się pod okupacją austriacką. W tym celu na członka zarządu dokooptowano inżyniera Włodzimierza Zaleskiego, dyrektora reprezentacji ubezpieczeń wzajemnych w Lublinie, jako przedstawiciela Związku na okupację austriacką. W 1917 roku Związek Floriański opracował statut Straży Ogniowych. Dotychczasowy, opracowany przez władze rosyjskie, ograniczał zakres działalności organizacji strażackich. W 1917 roku w poczet członków Związku Floriańskiego przyjęto 196 straży. 24 marca 1918 roku odbyło się zebranie Zamojskiej Straży Ogniowej w celu przedstawienia sprawozdania za rok 1917 oraz wyboru zarządu. Prezesem został wówczas wybrany Józef Lesiewski, komendantem Jan Badzian, skarbnikiem Jan Daleszkiewicz, zastępca burmistrza Zamościa, sekretarzem Józef Truszczyński, gospodarzem Najman, zaś członkami zarządu zostali inżynier Stefan Kornis z Zamojskiej Instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia i Edward Studowkiewicz, burmistrz Zamościa. Zły stan taboru spowodowany był tym, że miasto Zamość wówczas nie miało przewidzianych środków w budżecie na utrzymanie taboru straży. Zarząd Straży Ogniowej liczył tylko na ofiarność publiczną swoich członków stałych, wspierających, jak i osób prywatnych. 4 września 1918 roku Rada Miasta Zamościa podjęła uchwałę o obowiązywaniu podatku wycierowego, który stanowił fundusz na utrzymanie Zamojskiej Straży Ogniowej. Straż podzielono na oddziały sekcyjne, wbudowano wieże ćwiczeń i wyremontowano tabor narzędzi pożarniczych. Zarząd Zamojskiej Straży Ogniowej w 1918 roku korzystał z koni będących na usługach taboru miejskiego. Poczyniono również starania o zorganizowanie orkiestry strażackiej. Prowadzenie jej organizacji powierzono dyrygentowi Wacławowi Wodiczko, byłemu kapelmistrzowi wojsk rosyjskich. Staranie Instytucji Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia i Związku Floriańskiego w różnych częściach Królestwa Polskiego organizowano dzielnicowe kursy pożarnicze. W kwietniu 1918 roku taki kurs dla 6 powiatów zorganizowano w Zamościu. Kurs prowadził inspektor do spraw pożarnictwa Otto Stark. W czasie trwania kursu pożarniczego inspektor przeprowadził również inspekcję Zamojskiej Straży Ogniowej, która wykazała duże braki. W spisie miejscowości Królestwa Polskiego z powiatu zamojskiego z 1917 roku, w których były organizacje straży ogniowych należące do Związku Floriańskiego, figurował Frampol, Goraj, Łabunie, Mokre Lipie, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Jedyną miejscowością z powiatu zamojskiego, w której znajdowała się organizacja straży ogniowej należąca do Związku Floriańskiego, był Mielisz. Tutaj na slajdzie mamy jeszcze powiat długorajski, gdzie żadna straż nie należała do Związku Floriańskiego i w powiecie chrubieszowskim i tomaszowskim po jednej. W dniach 29 i 30 czerwca 1918 roku w Zamościu odbyły się okręgowy zjazd straży ogniowych.
Przybyli strażacy z 6 powiatów: Zamojskiego, Biłgorajskiego, Tomaszowskiego, Chrubieszowskiego, Krasnostawskiego i Chełmskiego. Zjazdem połączony był z obchodami 35-lecia Zamojskiej Straży Ogniowej. W zjeździe uczestniczyli prezes Instytucji Ubezpieczeń Budowli od Ognia oraz Związku Florenckiego Bolesław Chomicz, naczelnik Biura Związku Florenckiego inżynier Stanisław Arczyński, redaktor przeglądu pożarniczego Leon Ostaszewski i dyrektor lubelskiej reprezentacji ubezpieczeń budowli od Ognia Władysław Zalewski. W zjeździe udział wzięło 9 drużyn strażackich z Frampola, Goraja, Chrubieszowa, Łabuń, Mokrego Olimpia, Nielisza, Szczebrzeszyna, Zwierzyńca i Zamościa. Zjazd rozpoczął się mszą świętą w kolegiacie zamojskiej, gdzie nabożeństwo odprawił kapelan Straży Zamojskiej ksiądz Józef Dąbrowski. Przed nabożeństwem odbyło się poświęcenie nowego sztandaru Zamojskiej Straży. Rodzicami chrzestnymi byli pani Klementyna Stodołkiewiczowa, żona burmistrza miasta Zamościa i syn prezesa, pierwszego założyciela jednostki Straży Ogniowej, magister Zdzisław Kłosowski. W 1918 roku władze okupacji austriackiej zezwoliły Zarządowi Związku Florenckiego na powołanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Straży Ogniowych Ziemi Lubelskiej, który w dniach 24-26 sierpnia zorganizował zjazd w Lublinie. W zjeździe Straż Zamojska reprezentował oddział pod dowództwem Romana Stockiego, który składał się z 13 członków. Związek Floriański na Ziemię Lubelską zorganizował się 26 września 1918 roku z siedzibą w Lublinie. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele 7 powiatów z 24 straży. Powiat zamojski reprezentował inżynier Stefan Kornowicz, przedstawiciel sejmiku zamojskiego i prezes Zamojskiej Straży Józef Lesiewski. Zjazd otworzył prezes Straży Kresowej Stefan Klewiński. Straż Kresowa powołana została w celu obrony Chełmszczyzny i Podlasia przed oderwaniem od terytorium ziem polskich. Podczas zjazdu Stefana Klewińskiego powołano na przewodniczącego zjazdu, w prezydium również zasiedli prezes Zamojskiej Straży Józef Lesiewski i naczelnik Biura Związku Florenckiego inżynier Stanisław Arczyński. W projekcie zaproponowano powołać 2 oddziały Związku Florenckiego w Lublinie i w Zamościu. Jednak po dyskusji uchwalono powołanie oddziału tylko w Lublinie. Powołano również zarząd, do którego weszli jako prezes Stefan Klewiński, wiceprezes Józef Lesiewski, sekretarz i skarbnik inżynier Władysław Zalewski z lubelskiego oddziału Instytucji Ubezpieczeń Budowli od Ognia. 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Również tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Dzień ten wybrano jako święto i początek odroczony po 120 latach II Rzeczypospolitej. Do walki o wolną Polskę jako wojsko strażackie przystąpiło około 65 tysięcy strażaków. W momencie odzyskania niepodległości na terenie odradzającego się państwa polskiego działało około 1600 straży. Ruch strażacki był rozbity, gdyż istniało równocześnie w całym państwie polskim 6 związków strażackich. W spisie miejscowości Królestwa Polskiego z powiatu zamojskiego z 1918 roku, w których były organizacje straży ogniowych należących do Związku Florenckiego, figurowały Frampol, Goraj, Łabunie, Mokre Lipie, Krasnogród, Szczebrzeszyn, Zaburze, Zamość i Zwierzyniec. Organizacje Straży Ogniowej nienależące do Związku Florenckiego z miejscowości Nielisz, Białowola, Chudki, Majdan Medryski, Potoczek, Rozłopy, Sitaniec, Szozdy, Udrycze, Wilkowice, Żdanów i Żurawnica. To, co teraz powiedziałem, chciałbym zakończyć taką wierszowaną sentencją tych 35 lat, którą prezes Lesiewski na zjeździe witał wszystkich gości. Czołem druhowie, tu w kanclerskim grodzie, gdzie tyle dawnych zabytków przeszłości świadczy o wielkiej potęgi narodzie, świadczy niezłomnie o jego polskości. Straż nasza pełni swą powinność w mieście według zapisów lat 5 i 30. Różne nas ciosy gnębiły i zmory. Moskwa nam chciała narzucić swą gwarę, zniszczyła tabor, orkiestrę, przybory. Jedno zostało, polskie serca stare. Dziś powstajemy z rozbicia i nędzy, ubodzy ciałem, duchem jednak tędzy. Wszystko w zaczątku u nas i ubogie. Razić was będzie nasza skromna szata, lecz sądy wasze nie będą zbyt strogie. Bo w was widzimy nie sędzie, lecz brata. Bądźcie nam wzorem, radą w każdym słowie.
sercem witamy Was czołem duchowym. Dziękuję. Szanowni zebrani, drodzy goście, i tym wspaniałym referatem, bardzo skróconym, rozpoczynamy stulecie obchodów niepodległości, gdzie ochotnicze straże bardzo w znaczącym stopniu przyczyniły się do różnych zdarzeń i wydarzeń. To jest, że straż nasza Zamojska przy tak pięknym spotkaniu po raz 9 realizuje zadania, które są dla nas tak ważne, dla każdego obywatela, dla każdego mieszkańca ziemi zamojskiej. Tą pierwszą część zakończymy i przejdziemy na górę, do oficjalnej podziękowań i podzielenia się uwagą. Dziękujemy. Szanowni duchowni, szanowny ruch, zaproszeni goście, jeszcze tutaj pominęliśmy troszeczkę jedną taką atrakcję. Właśnie tutaj są zdjęcia przygotowane z wręczenia z tych 5 samochodów, o których tutaj komendant mówił, więc tak krótko pokażemy, na pewno niektórzy może się znajdą. Dobrze, pokażę szybko 5 i zakończymy. Dobrze, są wszyscy, są. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.